Punkt szósta. Znowu dzwoni budzik. Trzeba się upewnić, czy jest ciepła woda, bo znowu będzie trzeba włazić do piwnicy. Aha, dzisiaj się udało. Muszę jeść śniadanie, bo to niby najważniejszy posiłek dnia. Szkoda tylko, że nie jestem głodny. Znowu musisz, jakby nie można było poprosić. Musisz wynieść śmieci, musisz zrobić zakupy. Po prostu super. Najważniejsze jest pierwsze wrażenie. Wypastowane buty. Czysty płaszcz. Dobry zegarek. I dopiero można się pokazać ludziom. Muszę być wcześniej, ale autobus przyjeżdża kiedy chce. Dzisiaj jestem na czas, ale nie zawsze mam to szczęście. Ostatnie 2 metry i cały dzień fałszywego uśmiechania się. Musisz obliczyć, musisz wyznaczyć, musisz wyrecytować. I tak przez ponad 12 lat. Wstać. Umyć się. Zjeść śniadanie. Czekać. Uśmiechać się. Odrabiać. I do domu. Wstać. Umyć się. Zjeść śniadanie. Udawać. Pisać. Przestawiony budzik. Brak ciepłej wody. Niewyprasowana koszula. I znów zimne śniadanie. I jeszcze to. Już widzę ten pretensjonalny wzrok nauczycieli. Potknięcia każdy widzi. Szkoda, że nikt nie chce patrzeć, jak się podnoszę. Przebudź się, jesteś wolny. Zbudź tylko słuch. Otworzysz bramy gwarne i łuki triumfalne muzyki, która w chmury trwa dymami pożarów, z dołu do góry. Otwórz oczy, to jesteś tryskającym powietrzem, zdrój żywy. Żeś przez ciało przykuty i żeś ciała upływem, żyj w wietrze.